Macamy sztukę, 96 tysięcy przebiegu. Rzut oka na wypasienie. Ale widzę, znowu mówi, że nie. Ciekawa historia w ogóle. Lampeczka. Wejdźmy głębiej. I co? Nie zapytamy nawet? To po co konie deptasz? Jak nie zrobią pytać? A co za towarzystwo? Ostatnio cierpię. GT. Szwarce GT, który Bauer? 19. A to jest 3-0, wódz chciał 5-0. Cholera. Jasna. 3-0 to nie 5-0, po prostu jest krótszy o pół metra i tyle. A widzę, ma pewnie do przewozu jakieś zwierzęta łowne lub inne lędzy. Dlatego musi być auto dłuższy. To inny widły oczywiście. Już zapytamy o czarnego. Bijamy na placek, gdzie jest bardzo przyjemnie. Tutaj często organizujemy sobie z Alikiem biesiady. Jeżeli jesteśmy weekend, bo wtedy grilla grillem pogania. Żarcio, ja pierdzielę. Żyć, nie umierać. A jako, że jestem wciąż mający na celowniku wszystko. O, tu coś stoi. Jeszcze zobaczę, bo tutaj jest zagłębie. Ale też nie GT Line. A tu jest GT Line. Chwileczkę. Next. GT Bolampa. Czarny 500. Czekajcie. O! I co on tu ma pod maską? Ta pęknięta szyba. 18 rok. Ta pęknięta szyba nie znam, bo poznałbym po szybie. A tak po szybie nie poznałem, bo wiadomo. Idę na Grabicowi, to co z drugiej strony ustaliłem z Alikiem, że 16300. Oła, się mi jabłem. 16300 euro i lecimy dalej. €16400 w GT Line. Lampka sam parkuje. Telefon podany, GT Line pyk. Coś koło 180 przebiegu, z tego co wiem. Na szybie mamy 17. Przynajmniej na pierwszej. Kółko takie tarcza nowa, ale tutaj widzę, że na aukcji gdzieś stał ze 2 tygodnie, stąd tak zwany nalot się zrobił. Na przedniej też nieźle. Szyba przednia cała. Dzisiaj spotkałem już porzuciki z szybami rozwalonymi, czyli pyk od kamyka. Tu jest przecierus taki. I tyle. Wysyłam panu szanownemu. Na WhatsAppa, na łączach jesteśmy. Jak się podoba, to bierzemy, testujemy dziadygę. Wracam. Peugeotik wysłany. O cholera, BBS-y. Lawetka coś nowego przywiozła. Gdzie to wyszedłem? Którędy wyszedłem? Range Rovery. Tu gdzieś wyszedłem. Tędy czy tamtędy? Jest tyle tych przejść tajnych, ale tu się Alika wyprzedało. Alik jest potentatem sprzedaży. Idziemy zaraz tu atakować. Fajnego Orlina widziałem, Passata. Alik nim do roboty przyjechał, bo ma zarejestrowane żółte, czerwone oczywiście, rejestracje. Na sobie tabryka, nie Alik. No gdzie Alik ma rejestrację na sobie? No co, na trytyczce? Fajny. W
po brązie. .300 bez GT, mała moc motora, działamy. Fajne werbum, fajna robota, fajna reklama. Ale jak mówi te też Krzysztof, on sobie takie robi filmiki internetową drogą, dlatego tylu ludzi z radością tutaj przyjeżdża. Stop GT Line. Już trzeci krótki, a 500 niestety ładny. 500 niestety ani huhu. 17 staruszek świat. 500 ani jednego. I ten Krzysztof tak sobie to ogarnia. Sprytny taki, choć nie młody, mówią Aliki. No słusznie. Teraz wiem, że gadają o mnie, skoro sprytny, a nie młody. Dalibóg. To będzie wszystko o mnie. A co za jakieś wojskowe Sahara kolory tutaj, proszę ja was. Matko bym spierdzielił. A faktycznie. Oj, te Wranglery. Można by takie przychacie na grzyby na przykład mieć. Tylko że na grzyby trzeba chodzić, a nie jeździć. Po grzyby można Wranglerem co? Rozjechać. Ta sterka tam stała ostatnio, to nie podchodzę, bo szukam 18 roku, a to niestety aż tak wysoko nie jest. Widzę po twarzy. Zero nie jest GT Line'em, ale wypaśnik, a nie wypaśnik właśnie, tak zwany pusty oczodu. Ten jest benzyną, kurczaki, 1,2 niestety, GT Line'ik, a ten kosztuje 33,500, bo 96 przebiegu i co? I nowa lampa, i 21 rok, pierwsza rejestracja. 21 rok, pierwsza rejestracja, dajcie szansę, bo komuś szukam, Ali do roboty przyjechał. Siódemka. Zapytamy, czy Ali chce pocisnąć ten towar. Tam mu widzu pitnął, ja pierdzielę, jest niemożliwy. Niemożliwy, jaki szybki. Mocno polecam sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.